Otóż jesteśmy rzeczywiście w takiej sytuacji, że Amerykanie łamią ład międzynarodowy, który sami stworzyli po to, żeby uniemożliwić wzrost potęgi chińskiej. Bez złamania tego ładu międzynarodowego nie uda się Amerykanom odnieść sukcesu. Eskalują specjalnie po to, żeby póki jeszcze mają, jak uważają, siły to zrobić i żądają od swoich partnerów, sojuszników, państw współpracujących deklaracji oraz konkretnych działań, jak na przykład z 5G, jak na przykład z różnymi innymi inwestycjami chińskimi. No i Amerykanie mają problem, dlatego że nie wszyscy sojusznicy są chętni. Kilka dni temu premier Singapuru wyraźnie powiedział, że nie będzie tu żadnego wybierania ani mamy, ani taty. I jest to inna rywalizacja niż ze Związkiem Sowieckim. Związek Sowiecki nie był częścią ładu światowego w sensie gospodarczym, wielkim potentatem produkcyjnym, kupującym i sprzedającym, a Chiny są. I wyraźnie Niemcy i Europa kontynentalna też nie ma ochoty dać się opisać w dualistycznym konflikcie. Przede wszystkim moim zdaniem z tego powodu, że Europejczycy uważają, że Amerykanie nie pokazali jakości przywództwa, które jest w stanie wygrać rywalizację z Chinami. Ja wiem, że w Polsce to brzmi strasznie, ale tak to wygląda, tak Europejczycy uważają. Nie to, że Europejczycy pokazali jakość przywództwa, które byłoby w stanie wygrać, ale taka jest opinia, tak, na kontynencie. Bez przesądzania, czy jest słuszna. W związku z tym my mamy bardzo złożoną sytuację bezpieczeństwa jako Polska. I chciałbym tu pokazać, to nie jest czarno-biała sytuacja. Mamy bardzo złożoną sytuację, na której można bardzo dużo przegrać, ale można też wygrać. Po pierwsze, jest kilka kierunków polityki. Pierwsza jest taka, że nie siedzimy na płocie. My z Chinami nie mamy właściwie żadnych interakcji handlowych poza jakimiś śladowymi. Po prostu. Taka jest brutalna prawda. To Niemcy siedzą na płocie, albo Australia, albo Tajwan, albo Korea Południowa, albo Japonia, nawet Francja, ale nie Polska. To bardzo oczywiście fajnie byłoby, żebyśmy w przeszłości zarabiali na rynku chińskim, tak jak Niemcy, Amerykanie, Francuzi i tak dalej. To uważam był wielki błąd III Rzeczypospolitej, że nie wykorzystywała tego, co Zachód, ale to już mniejsza, to już jest przeszłość. Więc nie siedzimy na płocie tak jak oni, bo nie ma tego płotu dla nas. My siedzimy na odległej górze i możemy się przyglądać, jak walczą tygrysy. I to jest z perspektywy chińsko-amerykańskiej rywalizacji bardzo komfortowa sytuacja. Wykorzystajmy to. Przede wszystkim, moim zdaniem, nie przez zbyt głośne krzyczenie. To jest jedna rzecz. Druga to jest taka, że Europejczycy na kontynencie albo teraz zaczną się konsolidować, pod przywództwem niemieckim oczywiście, bo jakże inaczej, i zaczną budować imperium europejskie z prawdziwego zdarzenia, albo Europa pogrąży się w nicości społecznej, gospodarczej, bez projektu modernizacyjnego, bez siły, będzie trofeum w walce chińsko-amerykańskiej. A zatem uważam, że będzie bardzo gorące lato przed przywódcami europejskimi. Jeżeli podejmą decyzję o ostrej konsolidacji, to zacznie być wywierana presja na państwo polskie. Dlatego, że proces konsolidacji w Europie się nie uda bez Polski. Pierwszym zainteresowanym będą Niemcy, żeby przekonać nas. W związku z tym wybory polityczne, które są w tym roku przed Polakami, mogą mieć ogromne znaczenie, pomimo że wydają się banalne. Wybór będzie trudny, wbrew pozorom. I tutaj nie zgadzam się w pełni z panem doktorem. Nazywam to wyborem pomiędzy opcją kontynentalną a opcją neoatlantycką. Oczywiście, gdy my się tu wypowiadamy z perspektywy miłości do ojczyzny i polskiego projektu cywilizacyjnego, to najlepiej by było rzeczywiście, żeby nie związać się z gospodarką niemiecką, nie być podporządkowanym jej i rozwijać własną marżę, własne łańcuchy dostaw, własne technologie, no własny przemysł, własną produkcję, własną jakość. Problem polega na tym, że jesteśmy silnie związani z kontynentem i z gospodarką niemiecką, i nie mamy skąd wziąć tej siły, żeby coś takiego zbudować. Przez 30 lat nie zbudowaliśmy tego niestety, a Amerykanie, i tu ubolewam nad tym, nie chcą nam tego dać po prostu. Wyraźnie nie bardzo mają apetyt, żeby zbudować realne Międzymorze, realne Trójmorze,
wypełnić to treścią i pieniędzmi, i funduszami, i inwestycjami. Może się to zmieni jutro, pojutrze, za tydzień, może usłyszymy o wielkich zmianach, ale na razie tego nie widać. Też bym chciał wybrać taki projekt cywilizacyjny i po to napisałem książkę Rzeczpospolitej, która wydana została 2 lata temu, która przewidywała ten moment, ale nie proponują Amerykanie tego. Zatem presja pomiędzy obozem, napięcie między obozem kontynentalnym a neoatlantyckim będzie bardzo silne i to już widać teraz w polskiej polityce. Przede wszystkim nie zmieni się nasz stosunek do Rosji, bo jeżeli będzie rzeczywiście okres chaosu międzynarodowego i Amerykanie będą się poświęcać rywalizacji z Chinami i może wybuchnąć wojna na zachodnim Pacyfiku, co jest coraz bardziej prawdopodobne, to Rosjanie mogą tę sytuację wykorzystać w obu scenariuszach. Czy gdy będziemy w obozie neoatlantyckim, czy w kontynentalnym, będziemy głównym buforem na wschodzie i to czy nowe imperium europejskie, czy świat atlantycki, neoatlantycki będzie negocjował z Rosją siłą przestrzeń na wschodzie. Uważam, że najwyższy czas, żebyśmy się wreszcie zmierzyli z dorosłością po 30 latach. Zbudowali siły zbrojne z prawdziwego zdarzenia, które tak jak siły zbrojne Turcji są czynnikiem polityki zagranicznej Turcji. I na swoim przedpolu czynią wagę. Kończąc ostatnie zdanie, przepraszam, takie przydługie wprowadzenie, ale przez szacunek też dla pana doktora chciałem się wypowiedzieć szczegółowo. Rzeczywiście najważniejsze, że jak kurz opadnie po tym wszystkim, czy będzie wojna kinetyczna, czy nie kinetyczna, żebyśmy zajmowali wyższe miejsce w światowym podziale pracy i nie byli zniszczeni wojną. To bardzo ważne, żebyśmy wyszli z tego zamieszania na wyższym miejscu w światowym podziale pracy. Bez tego będziemy tylko właśnie strefą eksportu ludzi, taniej pracy w nowym rozdaniu geopolitycznym. Tak. No właśnie, świat zachodni w sensie podziału władzy we świecie i pobierania z tego korzyści radził sobie doskonale bez Chin i na swój sposób było to wielkie zaburzenie. Epoka kolonizacji doprowadziła do podporządkowania Chin i owoce pracy chińskich rąk były wykorzystywane przez ludzi Zachodu, Japonii, później Rosji. I taka jest prawda. Nigdy to się już nie powtórzy, proszę Państwa. I Chińczycy po prostu nie popuszczą tego. Nigdy od kiedy istniały Stany Zjednoczone i stały się potężne, nie istniały Chiny, które były silne i nie były w stanie upadku. Dopiero teraz. Być może nie ma miejsca na planecie Ziemia dla obu tych supermocarstw. Dla obu, które są wpięte w globalny system wymiany towarowej. Jeden jest hegemonem oceanu światowego i kontroluje wszystkie strategiczne przepływy, a drugi jest głównym producentem dóbr, największym rynkiem surowcowym, i wszyscy żyją dobrze z Chinami. Możecie sobie wyobrazić, jaka jest skala destrukcji, która nadchodzi, jeżeli oni się nie dogadają. W ten sposób odpowiem, bo trudno odpowiedzieć na to pytanie, czy świat sobie poradzi bez Chin. Amerykanie powtarzają jak mantrę i już widać po kilkunastu latach, że są w błędzie, że to Ameryka jest centrum świata i to Amerykanie decydują o tym, co jest punktem odniesienia i punktem ciężkości gospodarki światowej i można odciąć Chiny, a Chiny potrzebują świata. Problem polega na tym, że to Azja, nie tyle Chiny, tylko Azja stała się punktem ciężkości gospodarki światowej, a nie Ameryka Północna i nie Europa. I to się nie zatrzyma. Azja przeżywa swój złoty wiek. Obawiam się w związku z tym też o jakość myśli strategicznej w Stanach Zjednoczonych, którą naprawdę znam dobrze. Amerykanie używają starych map mentalnych, powtarzają je wszystkim sojusznikom, a tymczasem, żeby wygrać z Chinami, będą musieli rozegrać zupełnie inną grę. Nie taką jak z Sowietami. Natomiast trzeba powiedzieć, że Amerykanie stoczą tę bitwę i podjęli tę decyzję i ktokolwiek będzie prezydentem po jesiennych wyborach, Amerykanie bitwę stoczą z Chinami o dominację nad strategicznymi przepływami. Na szczęście Polska nie siedzi na płocie, bo nie mamy wielkiej wymiany towarowej z Chinami czy technologicznej, od której zależy nasz los. A Niemcy mają. Możemy siedzieć na wzgórzu i patrzeć na walczące tygrysy.
Ja się skoncentruję na jednym wątku rywalizacji chińsko-amerykańskiej. Otóż co zrobimy, jeżeli Amerykanie poproszą nas i innych Europejczyków o dyslokacje wojskowe na Indo-Pacyfiku? Musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie, wchodząc w obecną fazę ładu międzynarodowego, jakich potrzebujemy sił zbrojnych, do czego nam są potrzebne. Otóż ja uważam, że są nam potrzebne do obrony interesów Rzeczpospolitej w naszej części świata, na polskim teatrze wojny, do wojny nielinearnej, limitowanej, gdzie przeciwnikiem jedynym, no chyba że się rozpadnie, będą wojska Federacji Rosyjskiej. Do wojny symetrycznej, nowoczesnej, z nowymi technologiami, ale limitowanej, nie wojny totalnej. NATO kontra Rosja. Dlatego, że już NATO inaczej wygląda, a ład międzynarodowy tak się zmienia, że ta konstelacja będzie również inna. I to są konkretne rzeczy. Amerykanie mogą nas zaraz poprosić o dyslokację sił specjalnych na zachodni Pacyfik. Albo na Diego Garcia, albo do Djibouti. Państwo polskie musi mieć odpowiedź na to. Co więcej, musimy wiedzieć, co jest naszą podstawą operacyjną wówczas. Bo jeżeli Amerykanie, wybuchnie wojna na zachodnim Pacyfiku, a naprawdę, wiecie Państwo, że napisałem książkę 4 lata temu i nigdy nie było tak blisko jak teraz. I co my wtedy zrobimy, jeżeli Rosjanie coś tu zaczną? I kto będzie z nami? Co zrobią Niemcy, co zrobią Francuzi? Czas na wreszcie dojrzałą politykę w tym zakresie i wielkie zmiany w Wojsku Polskim i reformy i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze tylko ad vocem do tego, co pan doktor mówił o Chinach i obecności. Chiny zmniejszyły swoje zaangażowanie po tym, jak zrozumiały, że Polska nie chce Chin tutaj. Gdyby to zależało tylko od Chin, to Bałkany nie liczyłyby się. Tylko liczyłaby się nizina środkowoeuropejska, bo ona prowadzi do głównego rdzenia Europy, w którym po średniowieczu stała się Europa na północ od Alp. I co więcej, ewentualne chińskie inwestycje w Dolinie Dunaju służą Niemcom. Dlatego, że na koniec dnia Niemcy kontrolują Dolinę Dunaju. Cokolwiek Orban będzie podskakiwał. Jak przyjdzie co do czego, to będą dwa telefony. Wszystkie państwa w Dolinie Dunaju i na Bałkanach de facto są zależne od Niemiec, tylko Polacy mają takie ambicje, żeby być klinem, bo mieliśmy imperialną przeszłość i mamy swoją dumę i tak dalej. Między innymi o to wybuchła wojna światowa ostatnia. I Amerykanom jest to wygodne i dosłownie ostatnie zdanie. Musimy bardzo szybko zacząć komunikować Amerykanom, że wiemy w ogóle o co chodzi. Dlatego, że i w ogóle Niemcom też, bo Niemcy też uważają, że my nie wiemy o co chodzi. W ogóle wszyscy uważają, że my nie wiemy o co chodzi. To jest właściwie dramatyczny poziom. Wiedzą tylko, że jesteśmy antyrosyjscy, ale czy coś więcej rozumiemy ze świata? Gdy Macron przyjechał, proszę Państwa, i prasa polska się naśmiewała, że opowiada takie rdyrdy małe, a polscy artyści pouczali prezydenta Francji, żeby nie ufać Putinowi, to widziałem z wypowiedzi prezydenta Macron, że dużo lepiej ma dużo większy kontakt z rzeczywistością geopolityczną niż nasi. Oczywiście jego pomysły są niezgodne z naszym interesem, ale nie można odmówić mu, że rozumie interes Francji. I problem polega cały na tym, że Chińczycy, że nie możemy dopuścić, żeby coś się pojawiało w Dolinie Dunaju bez naszej zgody, z pominięciem nas. Państwo polskie musi wreszcie stanąć na nogi i twardo stawiać, aby jako prezes CPK mogę powiedzieć, że jedynym zagrożeniem tak naprawdę geopolitycznym dla projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego i w sensie biznesowym jest Budapeszt, a nie żaden Berlin. Berlin nie jest żadną konkurencją dla Warszawy. Nie ma takiego catchmentu jak nasze lotnisko i nasz hub. Berlin nie jest rdzeniem Niemiec. To zagłębie Rury jest rdzeniem Niemiec i Monachium. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda komunikacja w Niemczech, a nie Berlin. W związku z tym prawdziwym zagrożeniem jest Budapeszt i Chińczycy też o tym wiedzą. Ja po prostu zapomniałem odpowiedzieć na to, ale to jest bardzo dobry moment, bo odpowiem tylko i konkretnie. Powinniśmy przyjąć strategię w korytarzach MSZ-u i w ośrodku kierownictwa państwa polskiego wybór dużego projektu cywilizacyjnego budowy bloku państw Polski oddzielnego centrum rdzenia Europy, jednocześnie nie mówiąc wprost o tym Niemcom. I wymuszać
lewarować Niemcami, Chinami, Amerykanom, żeby Amerykanie jednak płacili za to i odpowiednio wsparli nas. Tylko do tego potrzeba mnóstwa umiejętności, ludzi, kompetencji i zmiany gry statusowej między nami a Amerykanami. I w tej chwili to będzie trudne, bo Amerykanie są w szale bojowym. W związku z tym uważam, że należy rozpocząć od tego scenariusza, ale nie zrażać do siebie Niemców. Od razu. Ja bym zrobił to w sposób następujący. Coś w tym jest, co mówi pan doktor, że się nie da bez antagonizowania, zwłaszcza, że Niemcy są przyzwyczajeni do narzucania swojej woli nami, w ogóle uważają, że są pępkiem świata w Europie. Tak naprawdę jest. Widziałem to na własne oczy. Natomiast należy w ogóle własną mapę mentalną przebudować. Polacy mają straszny problem z zdefiniowaniem samych siebie. Po pierwsze, należy wyraźnie dać do zrozumienia partnerom w zachodniej Europie kontynentalnej, że Rosja nie jest bez naszej zgody graczem w Europie, bo nie jest. Bez Polski i Ukrainy Rosja nie ma lewarów gry politycznej w Europie. Chyba Francuzi zapomnieli o tym i Niemcy i wreszcie należy to twardo zakomunikować im, że bez nas nie ma żadnych porozumień na temat Ukrainy i Białorusi, bo nie pozwolimy na to i zniszczymy wszystkie porozumienia, które między nimi są. Wykorzystamy naszą przestrzeń i położenie geograficzne do wspierania tego. Wydaje mi się, że nikt jeszcze tego nigdy naszym kolegom z Zachodu nie zakomunikował. W związku z tym oni nie liczą nas w tej grze, co widać było po formatach mińskim. Mało tego, należy po prostu powiedzieć Niemcom, słuchajcie, wy macie strategię cierpliwości strategicznej, patrzycie, kto wygra, generalnie chcecie utrzymać swoją gospodarkę. I tak będziecie nas potrzebować. Więc co dajecie? Bo mówię wprost, ja to mówiłem od wielu lat, zarówno wbrew temu, co oni nam mówią, bo mają za darmo to, i Niemcy, i Amerykanie bardzo Polski potrzebują. Nie rozumiem, dlaczego Polacy zawsze myślą, że ktoś nam robi łaskę, rozszerzając Unię Europejską, albo przyjmując nas do NATO, albo wysyłając wojska nawet nad Wisłę. Sojusze nie polegają na żadnych przysługach, ani wspólnoty gospodarcze. I to już w sobie, postawienie takiej kwestii jest ogromną różnicą. Mało tego, należy zakomunikować natychmiast. Ja napisałem taki tekst o tym, rewizja doktryny Mieroszewskiego i Giedroycia, potrzebna od zaraz. Zakomunikować, że na wschodzie nic się nie będzie działo bez zgody Rzeczypospolitej. Trzeba to zakomunikować ambasadorowi chińskiemu w Warszawie, że każde dyskusje z Niemcami o Morzu Bałtyckim, o Morzu Czarnym, o komunikacji, autostradach, o różnych rzeczach będzie uważane za wrogie wobec nas. Albo na przykład wszelka infrastruktura w Dolinie Dunaju będzie uważana za coś, co w grze o sumie zerowej osłabia państwo polskie i naszą decyzyjność. I należy to zakomunikować Chińczykom. I oni naprawdę będą mieli zgryz, bo bez Polski nie da się dostać do głównej osi Europy. A Chińczycy bardzo potrzebują tego. I to samo Niemcom, trzeba to twardo egzekwować, tak? Ale trzeba rozmawiać, trzeba to jednocześnie skutecznie mieć wizję, rozumieć to, tak? Wszystko. Nad tym się zastanawiam, czy jest to pełne zrozumienie. No, konflikt niemiecko-amerykański jest oczywiście dla nas korzystny. I im bardziej się będzie pogłębiał, tym lepiej. Z kolei uzależnienie Rosji od Chin, a to oznacza, że Rosja również wchodzi w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, też jest dla nas korzystne, bo osłabia Rosję. Więc trzeba umieć to wykorzystać i pytanie jest proste. Czy dr Jacek jest zwolennikiem, żeby Polska wzięła udział w budowie Czwartej Rzeszy, czyli tego, co nazywa tym blokiem europejskim? Czy nie? I żeby można było dyskutować, to ja bym chciał usłyszeć jasną deklarację. Trzeba się wreszcie opowiedzieć, panie doktorze. Panie doktorze, tablicy, więc proszę bardzo. Muszę odpowiem dwojako, ale jasno. Otóż no, ja się wypowiedziałem bardzo wyraźnie już ponad 2 lata temu w książce Rzeczpospolita między lądem a morzem, we wstępie, gdy o przestrzeni między Dnieprem a Dźwiną, Karpatami, Bałtykiem mówiłem, o przestrzeni państwa polskiego, gdzie realizowana jest ta polityka i czas wreszcie to zrobić, bo inaczej zostaniemy rozegrani. Opowiedziałem się też, przyjmując nominację na prezesa CPK, a przecież CPK nie jest opcją kontynentalną i nie jest pod Niemcy robiona. To jest wielki projekt cywilizacyjny i
Mamy ku temu potencjał, tak? Mamy ku temu potencjał, ale z jakiegoś powodu, i to jest pytanie, może ja zadam pierwszy raz pytanie, panie doktorze, co jest z materiałem biologicznym przywódczym w państwie polskim, że mając taki potencjał i takie położenie, my cały czas w szuwarach po prostu się poruszamy. Zawsze mnie to zastanawiało, ja o tym mało mówię publicznie, ale zawsze się zastanawiam, mamy taki potencjał, to ja od Amerykanów słyszę, że mamy potencjał geopolityczny taki. To od Skandynawów człowiek słyszy cały czas, że gdybyśmy wiedzieli, jakie mamy położenie geopolityczne, nic tylko rozgrywać to. Natomiast dzisiaj konkretnie zrobiłbym tak, żebym zamknął się w kierownictwie państwa polskiego i upewnił się, że jest szczelne. Te 5, 4, 2, 8 osób, które decydują o tym, muszą mieć wspólną wizję i nie dać się rozgrywać zewnętrznym naciskom, siłą, nawet sojuszników, którzy realizują swoją agendę. Od tego należałoby zacząć. Moim zdaniem z tym też jest problem w państwie polskim. Od tego, jakbyśmy zaczęli reformę myślenia, a później przyjęli konkretny plan budowy wielkiego projektu cywilizacyjnego, budowy tej przestrzeni, rewizji Mierzewskiego i Giedroycia i używania Amerykanów do tego, a nie odwrotnie, że Amerykanie używają nas. Dlatego podnosiłem temat korytarza Suwalskiego tyle razy, złej dyslokacji Amerykanów na wschodniej flance, żeby dać do zrozumienia, że my mamy walutę w tych rozmowach, ogromną. Instrumenty nacisku na Amerykanów i na system międzynarodowy. Na Niemców również. Nawet na Rosjan mamy instrumenty nacisku. Jesteśmy głównym rozgrywającym. Gdybyśmy tylko umieli stworzyć, gdybyśmy mieli ludzi postawić, którzy to rozumieją, którzy by między sobą byli lojalni i realizowali tę politykę państwa polskiego, to byśmy dużo dalej zaszli. Nawet byśmy Chińczyków mogli łatwo rozgrywać w tej 16 czy 17 plus 1 i tak dalej, i tak dalej. No, mogę o bardzo wielu konkretach mówić. Nie będzie Rzeczpospolitej, podmiotowej, bez fundamentalnej zmiany doktryny Mierzewskiego i Giedroycia. Establishment broni tej percepcji ostatnich 30 lat, nie rozumiejąc, że staliśmy się zakładnikiem polityki Zachodu wobec tych państw, nie liczymy się przez to, a zatem nie mamy wpływów politycznych, biznesowych, wojskowych, agenturalnych i tak dalej, a zatem utraciliśmy wagę geopolityczną, która daje nam walutę w stosunkach międzynarodowych. I uważają to za jakiś dziwny imperializm. Nie rozumiem dlaczego, przecież nawet Mieroszewski to rozumiał dokładnie. Elity nasze dawne nie miały żadnego z tym problemu. Coś się dużego stało, czy to wina Fukuyamy, czy wiary w koniec historii. Po prostu, że my naprawdę wstydzimy się własnego cienia. Ja na przykład się kompletnie nie wstydzę dawnej polityki państwa polskiego, bo maszeruj albo gin. No tak to wygląda. Obyśmy się nie przekonali w przyszłości. Albo ma się własne państwo, albo żołnierze obcy strzelają do własnych obywateli, tak jak jest wszędzie na świecie. Po prostu tak to się odbywa. Ja nie rozumiem, skąd my mamy taką pochwałę słabości i wstydu i się boimy mówić o interesach naszych na wschodzie. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, na obronę tych ludzi, w tych prowincjach państwa polskiego na zachodzie zwłaszcza, które są skomunikowane z Niemcami, żyją z Niemiec, że to jest bardzo proste i to nie jest wina tych ludzi. Ludzie, chociaż nie lubią się do tego przyznawać, orientują się na siłę. Czy to w sprawach kryminalnych, gdy nie chciano współpracować z państwem polskim, przy zabójstwach, przy gangsterce, czy przy geopolityce. Ludzie uważają, że Europa Zachodnia jest większym punktem siły i Unia Europejska niż tymczasowo tradycyjnie istniejące państwo polskie. Gdyby klasa polityczna udowodniła, że jest w stanie zbudować wspaniały projekt solidarystyczny, którym można mieć i karierę, i przyszłość, i ludzie tu wracają, i się osiedlają, i kilkanaście milionów ludzi na emigracji wraca, i właściwie fajniej się żyje niż w Niemczech, i to Niemki przyjeżdżają sprzątać do Warszawy, a nie Polki do Hamburga, to natychmiast by się to zmieniło po prostu. I musimy zbudować siłę. I problem polega na tym, skąd wziąć tą siłę. Tak? I wracam do tego, co powiedziałem na samym początku. Ci ludzie bardzo szybko, panie doktorze, zmienią zdanie, jeżeli Unia się rozpadnie albo pogrąży w chaosie braku modernizacyjnego projektu i zła pogoda geopolityczna wyłączy jej miłe odczucia. I będę zatęsknił do państwa polskiego, które da stabilizację. Tym bym się nie martwił. Wydaje mi się, że nie ma się co łudzić, że amerykańska polityka względem Chin się zmieni. Być może, jeżeli będzie inny prezydent, to Amerykanie roztropniej będą
będą roztropniejsi w antagonizowaniu swoich sojuszników? Po prostu, bo bez sojuszników Amerykanie nie wygrają z Chinami, moim zdaniem. I Trump jest w dużym błędzie, jeżeli myśli, że wygra w ten sposób z Chinami. Ale rozumiem, że i w Polsce niektórzy myślą inaczej. Chiny są po prostu zbyt potężne. Znacznie potężniejsze niż Związek Sowiecki. Kiedykolwiek. I Amerykanie po prostu będą potrzebowali sojuszników jak wody. Jeżeli, no i w to musimy rozegrać tę partię i być może uda się, żebyśmy my byli, jeżeli już wybieramy opcję niepodległościową w pełni, no to żeby jednak tych Amerykanów przekonać do nowego planu Marshalla, no to byłaby super sprawa, tak. Chociaż nie wierzę w to teraz, patrząc po polityce amerykańskiej, ale może dlatego, żeby kompetentni ludzie Amerykanom wyjaśnili ich interesy. Bo to, co mówię, jest w interesie również Stanów Zjednoczonych. To, że Amerykanie nie wydają pieniędzy na sojuszników w Eurazji, jest wielkim błędem strategicznym Stanów Zjednoczonych. To nie jest znów żadna łaska. Uważam, że to jest wielki błąd strategiczny Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza, że i tak drukują. I tu bym postawił ciężar na tych relacji. Rdzeniem sojuszu amerykańskiego, tymi państwami, które miałem wymienić, widać to już, będą anglojęzyczne państwa Oceanu Światowego. Nowa Zelandia, Australia, Wielka Brytania oraz prawdopodobnie Japonia. I Amerykanie na Oceanie Światowym zbudują system powstrzymywania i równoważenia w Eurazji, reagując na zachowania w Eurazji, to widać już teraz, tak jak Wielka Brytania w XIX wieku wobec Europy, odpuszczając NATO. Natomiast w zależności od danej potrzeby balansowania w regionie, na przykład wobec Rosji, będą mieli tak zwanych sytuacyjnych sojuszników, jak Polskę i Rumunię, albo Butan, ale potem to się zmieni. To nie jest taka sama wygodna sytuacja jak Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii czy Australii. Geografia powoduje dla nas ogromne ryzyko takiej postawy, bo Amerykanie nie będą mogli być wszędzie silni. Dokładnie to się stało w II wojnie światowej. Brytyjczycy nie wygrali wojny światowej na nizinie środkowoeuropejskiej na wschód od Łaby. A zatem pomimo tego, że dzielnie wybraliśmy sojusz ludzi, którzy wyglądali na silniejszych i wiadomo było, że chyba wygrają wojnę tak czy siak, Beck podjął taką decyzję, uważając, że Brytyjczycy i tak wygrają wojnę, ale geografia spowodowała, że nie wygrali jej nad Wisłą. I tu bym dlatego był ostrożny i wyciągnął wnioski z lekcji historycznych. Nie jest, ma ogromne znaczenie, gdzie się jest położonym, i trzeba wejść w innym momencie w tą rozgrywkę. Zobaczę, w jakich okolicznościach wygrają demokraci. Do tego momentu będę realizował politykę taką, jak pan proponuje, pomostowości Romera i tak dalej. Jednocześnie urabiając Amerykanów na pieniądze i na inne rzeczy oraz obecność amerykańską taką, jaką nam jest wygodna, w tajnych planach przygotował koncepcję operacyjną do samodzielnej wojny nielinearnej bez NATO, bo takie są fakty, jeżeli NATO by istniało, Amerykanie skutecznie by odstraszali, to Rosjanie nigdy nas nie zaatakują, ani państw bałtyckich. Ta wojna wybuchnie tylko wtedy, gdy Rosjanie będą mieli pewność, że Amerykanów nie będzie. Albo będą symbolicznie i my będziemy główną siłą zbrojną. I musimy sobie z tym dać radę. A potem bym zobaczył. Sztuka oszukiwania jest kluczem. Tak samo jak Beck powinien był oszukiwać wszystkich dookoła w 1939 roku, żeby Brytyjczycy do końca myśleli, że mamy ze wszystkimi pakty podpisane i chcieli nam dać wszystko. I w ogóle wojska wysłać do Gdańska. A Beck po prostu za szybko skwitował przyszłość Polski. Nie rozegrał tego w czasie i nie dał. Nie zażądał kwitów. Stopień zrozumienia sytuacji geopolitycznej Becka naprawdę w porównaniu do tego, jak teraz to wygląda, był płytki, co widać z jego później
wypowiedzi dla Wańkowicza i ogólne było poczucie, że Brytyjczycy muszą wygrać, bo panują na oceanie światowym. A generalnie jak Brytyjczycy wygrają, to mamy szansę na niepodległość. Taka była kalkulacja. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. W kontekście II wojny światowej i ewentualnych naszych dyslokacji na Indo-Pacyfik. Drodzy kochani, pamiętajcie o jednej rzeczy. Siła ma tylko znaczenie w polityce. W szczególności, jeżeli chodzi o wojsko. To jest oczywiste, że wojsko musi mieć siłę, żeby wygrywać, ale wojsko jest czynnikiem politycznym tylko wtedy, gdy ma podstawę operacyjną. Dlatego wojsko nasze na Zachodzie nie było żadną siłą polityczną. Wojsko ma, dlatego Brytyjczycy się nie musieli liczyć od pewnego momentu w ogóle z naszą polityką. Bo to Churchill dawał konserwy, buty, paliwo i mundury Wojsku Polskiemu na Zachodzie. Gdyby to całe Wojsko Polskie jakimś cudem zostało w Polsce i stało w lasach, to chyba bardziej musieliby się liczyć w 1944 i 1945 roku. Tak jak musieli się z Tito liczyć i z innymi. Dlatego, że podstawą operacyjną Wojska Polskiego zawsze będą miasta i wsie Rzeczypospolitej. Żywność, którą produkują nasi rolnicy i inne rzeczy, które tutaj są wytwarzane, ewentualnie można liczyć na sojuszników. Wyciągnijmy też z tego wnioski w obecnej sytuacji. Tak? Panie doktorze. Istnieją nieusuwalne sprzeczności rozwojowe między państwem polskim a Rosją. Należy sobie zdać z tego sprawę, dorosnąć i nie wierzyć, że będzie kiedykolwiek inaczej. Chyba, że Rosja się rozpadnie, co jest jak najbardziej możliwe i to się zdarzało i wtedy mieliśmy właśnie my możliwość zaistnienia albo istnienia, albo funkcjonowania. O tym zaraz jeszcze powiem. Druga rzecz, którą należy zrobić w Polsce, to przeorać idiotyczne mapy mentalne, które utrwalił XX wiek, a pewnie jeszcze XIX, że Rosja ma 100 metrów wysokości, jest nie do pokonania, jest superpotęgą i generalnie nawet nie powinniśmy próbować reformować wojska, żeby pokonać Federację Rosyjską. Proszę Państwa, siły zbrojne Federacji Rosyjskiej nawet nie mają 1 miliona żołnierzy, a należy pamiętać, że mają około 200 tysięcy służby tyłowej i administracyjnej, kilkadziesiąt tysięcy służby kolejowej, w tym nie mówiąc o siłach strategicznych i kierunkach operacyjnych Dalekiego Wschodu, to jest największe państwo świata. Na naszym kierunku operacyjnym nie będą nigdy w przewidywalnej przeszłości w stanie wystawić wojska większego niż siły zbrojne Rzeczypospolitej. Tak, tak, tak dokładnie to wygląda. Rozwój technologii również oraz wielka przestrzeń Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego, które jest naturalnym miejscem, gdzie siły zbrojne RP będą toczyć wojny w przyszłości. Sprzyja nam. Czas się wziąć do roboty, napisać koncepcję operacyjną, zreformować wojsko i wygrywać, jak Turcy nad Idlib, wyizolowane wojny, izolowane miejsca, kontrolować drabinę eskalacyjną konfliktu. Jest ogromna praca do wykonania, żeby przeorać te schorowane po komunizmie i po rozbiorach mózgi, że po prostu nigdy nie jesteśmy w stanie osiągnąć progu rywalizacji z Rosją na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim. Ja już mówiłem to kilkukrotnie, narobiłem sobie sporo wrogów. Po prostu ludzie ci nie rozumieją, na czym polega nowoczesna sztuka wojenna. Tylko trzeba rozpocząć to. To Amerykanie widzą nas ten potencjał, a my mamy z tym problem. Muszę powiedzieć, że to rzecz, która mnie tak drażni w polskiej debacie, ale to już mniejsza z tym. Jeszcze chciałem tylko dodać. Państwa Międzymorza, wystarczy Polska, Ukraina i Rumunia, tworzą wewnętrzną linię komunikacyjną i Rosjanie mają tylko koszty. Przerzut wojska szybką linią przez zachodnią Ukrainę między Warszawą a Bukaresztem i Konstancą, Jassami na Bramę Mołdawską powoduje, że blokujemy ruch rosyjski na cieśniny tureckie. Muszą się liczyć z nami we wszystkim. My możemy wytworzyć bomble antydostępowe do ruchów Federacji Rosyjskiej. My możemy mieć siłę oddziaływania na całą Białoruś. Możemy rozważyć, co zrobić razem z Ukraińcami.
Rosjanie nie kiwną palcem, jeżeli się będą na kierunku białoruskim na Warszawę, jeżeli się będą bali, że Ukraińcy zmobilizują wojsko i wykonają uderzenie w kierunku Donbasu, na Kursk, na Starodub i tak dalej. Tak. To się już dzieje, to nie są jakieś śpiewy przyszłości. Jeżeli ktoś ogląda nas teraz na YouTubie, myśli, że Bartosiak fantazjuje, proszę Państwa, zachęcam do obejrzenia mojej rozmowy z generałem Hodgesem, którą dzisiaj nagrałem, Strategy and Future, innych rozmów, które mamy z Amerykanami. To się wszystko dzieje, dlatego że to, jak wojsko ćwiczy, jak trenuje, jakie pokazuje zdolności rosyjskie, natowskie, polskie, jest ciągle analizowane. Ta rywalizacja już trwa na Pomorzu Polsko-Czarnomorskim. To się już wszystko dzieje. Ten próg podjęcia rywalizacją z Rosją nie jest wcale wysoki. A Rosja jest słabnącym państwem. W przeciwieństwie do Chin, tak jak powiedziałem. I musimy mieć siły zbrojne własne, własny system świadomości sytuacyjnej i własne koncepcje operacyjne, żeby to zrobić. Bo jeżeli Rosja zacznie się rozpadać, to musimy mieć zdolności demonstrowane, żeby być czynnikiem politycznym na wschodzie, a nie tylko pustą przestrzenią jak zasasów, która się nie liczy w oczach Niemców, Francuzów, Amerykanów, którzy będą chcieli nad naszymi głowami prowadzić tę politykę, jak to będzie w tej Rosji. I tu będziemy musieli mieć zupełnie wysublimowaną akcję. Zastanawiam się, czy to będą w stanie nasi liderzy sprostać temu. W każdym razie może to jest najlepsza odpowiedź na to, jaką Polska powinna prowadzić politykę, ale nie należy mieć złudzeń. Po to, żeby nie uczynić z kolei Rosjan tylko karłami, a ja uważam, że każda reforma wewnątrz siebie i samodyscyplinowanie się i cnota zaczyna się od szacunku dla przeciwnika, należy Rosjanom jedną rzecz oddać. Mają gruchota, właściwie zawsze mieli, to państwo było jednym wielkim gruchotem. Ale elity mają takie, że wyciskają z tego gruchota więcej, niż wydawałoby się jest na etykiecie fabrycznej napisane. Zupełnie inaczej niż my. Zupełnie inaczej niż my. Więc na przykład, jeżeli czyta się myśl wojskową rosyjską współczesną, to naprawdę oni intelektualnie są na bardzo wysokim poziomie. Więc żebyśmy też nie przesadzili, jak to często w polskiej debacie się przejawia, że ktokolwiek, kto mówi, że Rosjanie mają mózgi i myślą i uczestniczą w globalnej myśli wojskowej i rozwijają, to jest ruska onuca. Bo cokolwiek się mówi o Rosjanach, że myślą, że Gerasimow ma głowę, to już jest na pewno ruska onuca. To nieprawda. Należy, żeby pokonać kogoś, należy najpierw uszanować, że on też ma swój głos w wojnie. Bo taka jest zasada, tak? I wydaje mi się, że Polacy od ściany do ściany, od przekonania, że nie da się pokonać Rosji, do kompletnego lekceważenia, tak? Tymczasem Rosja jest po prostu zwykłym państwem, które ma imperialne nawyki i chodzi o to, żeby pokonać ją, gdyby przyszła pora i kontrolować drabinę eskalacyjną. A żeby to zrobić, to trzeba wejść w mózg Gerasimowa, zobaczyć, gdzie są braki w ich myśleniu i tam budować zdolności i rozgrywać to i być proaktywnym i zadawać im straty. Już w fazie pokojowej, gdy są tylko demonstracje zdolności. Tak? Trzeba zacząć od zrozumienia tego i stworzenia takiego boiska do myślenia na ten temat. Może odpowiem też przewrotnie, ale to właściwie będzie bezpośrednia odpowiedź. Wydaje mi się, że stopień sprzeczności w systemie międzynarodowym i tarć jest tak wysoki teraz, że gdyby nie było broni atomowej, to byłoby ogromne prawdopodobieństwo wojny między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i z udziałem Rosji, która mogłaby zacząć z jednym, a skończyć w obozie zwycięzców tą wojnę, jak w II wojnę światową i Rosjanie chyba by tak chcieli. Pandemia COVID jest jak błyskawica, która oświetliła pole walki. Prawdziwym polem walki zawsze gry o władzę, o świat są łańcuchy dostaw, które sprzyjają dominującym siłom. Hitler również z tego powodu chciał przeciąć dominację anglosasów. COVID po prostu obnażył newralgiczne miejsca i słabe punkty i przyspiesza rywalizację. Więc w ten sposób jest wielkim wydarzeniem geopolitycznym. Mało tego, COVID poprzez to, że nierówno dotknął kraje, jest pewną formą zastępczej wojny, bez rozstrzygania, jak to się wydarzyło. Bo po jego ustąpieniu ktoś poniósł ogromne straty, ktoś zyskał. Jeszcze nie wiadomo jak, żeby była jasność.
dużo wszyscy kłamią de facto w lewo, w prawo, w górę, w dół, tak, statystyki i tak dalej. Ale zobaczymy, czy będą te sprzeczności, które były wcześniej, jeszcze bardziej wyostrzone, tak uważam ja na przykład, czy jednakowoż ktoś już przegra, tak? Tak jak na przykład Chińczycy zdają się uważać, że Amerykanie przegrywają z hukiem i dlatego są coraz bardziej pewni siebie. Za wcześnie jest na jakieś głębokie wnioski z pandemii, tak? Ale na pewno będzie w książkach o historii.